Przechodzimy do kolejnego etapu rozdzielenia bluzeczki na tułów i rękawy. Mówiłam Wam, że w pewnym momencie przejdę na swoją bluzeczkę, którą sobie tak nieszczęśliwie utrudniłam życie. Tą bluzeczkę z kordonka. I to właśnie ona. Ona wygląda tak. Wygląda całkiem fajnie. Muszę przyznać, że zmienianie tych kolorów wychodzi fajnie. To po prostu wychodzi, jakbyśmy używali taką włóczkę typu Yarnart Flowers, włóczkę ombre. Kolorki się tam zmieniają. Albo kokonki. Kokonki w sensie kilkunitkowa włóczka, która zmienia sobie z czasem kolor. Jednak, tak jak mówię, w pracy ona się przerabia te kordonki tragicznie, bo na przykład to jest dowód, że one się samoistnie skręcają, ale już mniejsza o tym, po prostu to jest moja taka przestroga dla Was, żeby nie iść tą drogą. Jak u mnie wygląda sytuacja? Ja mam zrobionych 17 rzędów. Tak jak Wam mówiłam, robimy 17 rzędów i kończymy na 5 rzędzie. Ja skończyłam właśnie na 5 rzędzie, rzędzie samych słupków. I to jest dokładnie ten rząd. Co dalej? Dalej będziemy oddzielać, zresztą już widzicie, to jak ładnie układa nam się ta bluzeczka. Osobno rękawy, osobno tułów. I teraz w tym momencie musicie podjąć decyzję, czy należy poszerzyć miejsce, gdzie jest tułów. O co chodzi? Chodzi o to, że mamy różną budowę ciała. Niekiedy kobiety mają obfity biust. Może nie niekiedy, po prostu kobiety, które mają obfity biust, muszą poszerzyć tutaj jeszcze dodatkowym łańcuszkiem i dla każdego rozmiaru ten łańcuszek będzie inny, zaraz Wam o tym powiem. Oczywiście możecie teraz przymierzyć tą bluzeczkę, szczepić tak jak ja znacznikami w miejscach raglanowych i przymierzyć. Jeżeli chodzi o mnie, to moja bluzeczka już by była na mnie dobra, ale byłaby taka dość mocno dopasowana. Ja chciałam uzyskać taki efekt luźny, żeby to była taka, no po prostu, żebym się dobrze w niej czuła, żeby była luźna. I ja dodałam tutaj oczek aż 11, aż 11 oczek łańcuszka dodałam tutaj pomiędzy tymi raglanami. Zaraz będę tłumaczyć, jak to się robi. Ale chodzi o co? Chodzi o to, że Wy wcale nie musicie dodawać tych oczek tutaj. Lub możecie dać ich zupełnie inną ilość, niż ja Wam tutaj proponuję, jeżeli chodzi o rozmiary. Szczególnie to się tyczy osób, które używają innej włóczki niż ja. Cieńszej, grubszej, z jakiejś przyczyny używają takiej włóczki i po prostu chodzi o co? Chodzi o to, żeby dać nieparzystą liczbę oczek. Możecie dać jaką chcecie, taką, żeby Wam było tutaj wygodnie pod pachami, żeby nic nie ciągło, żeby było wygodnie. Możecie nie dać tych oczek w ogóle. Może być tak o połączona bluzeczka i w okrążeniach już będzie iść na dół. Wtedy będziecie mieć taką szerokość rękawków i taką szerokość tułowia, jaką macie teraz. Natomiast jeśli dodacie te dodatkowe oczka, oczywiście rękawki Wam się poszerzą i moje są takie naprawdę, naprawdę szerokie, te rękawki, niczego sobie, także muszę związywać tutaj sznureczkiem, bo mi przeszkadza ta szerokość w codziennym noszeniu. To będzie skutkowało właśnie tym, że automatycznie będzie szerszy tułów i automatycznie będzie szerszy rękawek. Jak to się ma w wyliczeniach? Jak to się ma? Zapomniałam napisać, ile szerokości ma mój. Już zaraz w swoich karteluszkach spojrzę. Rękawek ma około 20 cm szerokości. Nie dopisałam, nie widzę długopisu, później dopiszę. Tutaj mam rozrysowane wszystkie informacje, jeżeli chodzi o liczbę rzędów i przybliżoną
liczbę w centymetrach, dlatego przybliżoną, ponieważ jest to ażur. Ażur układa się różnie, naprawdę raz wychodzi przykładowo 33 cm, raz wychodzi 34. Wszystko zależy od tego, jak to naciągniemy, a nie chcę mocno naciągać, żeby nie były sfałszowane te wyniki. I tak jak tutaj, teraz mam 17 rzędów, około 22 cm. Około to jest oczywiście tutaj 22 cm. Ale nie przejmujcie się, jeżeli faktycznie jakoś inaczej wam 23 cm czy 21 cm, to w trakcie użytkowania po praniu jeszcze może troszkę być inaczej. Najważniejsze z waszej strony to teraz skończyć na piątym rzędzie i obliczyć sobie, ile tej odległości pod pachami, ile tego łańcuszka ma być. Ja proponuję takie liczby pod pachami i ja teraz przerabiam w tej swojej drugiej bluzeczce, przerabiam rozmiar S. Przerabiam rozmiar S, ale pod pachami nie dodam 11 oczek, tylko dodam 5 oczek. Także jak widzicie, możecie naprawdę kombinować sobie wedle uznania. Chodzi o to, aby ta liczba oczek pod pachami była nieparzysta, a jeżeli podoba wam się taki oversize'owy kształt tej bluzeczki, luźny, to wtedy dodajcie 11 i ja w tej właśnie niebieskiej dodałam 11 i wygląda ona tak, jak widzieliście. Tutaj mam o wiele mniej włóczki, mniej tych kordonków, dlatego troszkę przyoszczędzę sobie i dodam tylko 5, ale generalnie zasada będzie taka sama dla wszystkich, zasada robienia, zasada przerabiania. Także ja już tutaj odkładam pod spód, może nie na bok, pod spód, bo będzie to nam jeszcze troszkę potrzebne i układamy sobie tak, w tym miejscu, w którym skończyliśmy pracę nad rzędem piątym. Ja sobie zrobiłam już słupek, kolejny słupek, a to dlatego, żeby mi się tam nie popruło nic i to tylko dlatego, ale zaraz będę z wami robić wszystko, więc sobie tutaj spruję i wypinam znacznik. Podejrzewam, że przy rozmiarach dziecięcych może nie trzeba będzie w ogóle robić łańcuszka pomiędzy tutaj, pomiędzy tymi raglanami pod pachami. Także przechodzimy do następnego rzędu. Następny rząd, oczywiście wzór kontynuujemy tak samo, jak to robiliśmy do tej pory. Tak samo będzie wzór wyglądał. Będziemy powtarzać taki sam schemat. Inaczej będzie wyglądało oczywiście rozpoczynanie robótki i kończenie robótki. Rozpoczynanie rzędu i kończenie rzędu, ponieważ już nie będziemy robić w ogóle raglanów. W ogóle. I tam będzie inaczej ten początek i koniec wyglądać. Dodam jeszcze, że to, co teraz wam pokażę, oczywiście powtarzacie identycznie sobie w rękawach. Czyli te wszystkie rzędy, które ja teraz będę z wami robić, powtarzacie w rękawach. I ja tutaj w tej bluzeczce rękawy zrobię krótkie i będą też one wykończone tą ozdobną falbanką, tak to nazwijmy. Także do rzeczy. Bierzemy się już konkretnie za pracę i pokażę wam, jak zrobić właśnie dalszą część pracy. Szósty rząd, zgodnie z naszym wzorem, to rząd, który ma słupek, oczko, czyli nasze dziurki. Pracę będziemy rozpoczynać tutaj w tym momencie, ja przybliżam, jeszcze normalnie. Pod koniec rzędu będziemy w tym raglanie pod tą pachą dodawać łańcuszek, natomiast ja wam pokażę tutaj, jak ten łańcuszek dodawać po tej stronie. Także rozpoczynamy
praktycznie rzecz biorąc po staremu. Od takiego długiego oczka łańcuszka, następnie w raglanie słupek. Następnie, żeby nam się to wszystko ładnie zgadzało, oczko łańcuszka i w pierwszym słupku raglanowym wykonujemy dalej słupek. I dalej lecimy po kolei, tak jak wzór nam podpowiada. Oczko łańcuszka, jeden słupek omijamy i w drugim przerabiamy słupek. Oczko łańcuszka, słupek. Oczko łańcuszka, słupek. I tak proszę zrobić do tego drugiego raglanu. Jestem już przy tym drugim raglanie i wszystko tłumaczę, jak sobie poradzić. Jeszcze przerabiam słupek. Tutaj mam słupek oczko, a więc słupek jeszcze przerabiam na słupku raglanowym, tak jak to wychodzi ze wzoru. I jeszcze przerabiam oczko i słupek w raglanie. I teraz, jeżeli nie chcecie... Ojejku, mój włos się tu zaplątał i mi przeszkadza. Jeżeli nie chcecie robić dodatkowego łańcuszka, to po prostu robicie oczko łańcuszka, nawinięcie i przechodzicie do tego drugiego raglanu z tyłu, na plecach jakby, i robicie w nim po prostu słupek i dalej kontynuujecie wzór. Chodzi o to, że tutaj jest tylko jedno oczko, bo musi być jedno oczko, żeby wzór się zgadzał w dalszych rzędach. Chodzi o to, że jak widzicie, ma być tutaj pomiędzy nieparzysta liczba oczek. Natomiast ja więc pruję i to jest taka podpowiedź. I oczywiście to samo robicie po drugiej stronie, przy drugim raglanie, pod drugą pachą. Natomiast jeżeli potrzebujecie zrobić te oczka w większej ilości ze względu na waszą figurę, to przy włóczce Papatia Ecological ja wam podpowiadam taką ilość, taką liczbę oczek. Natomiast możecie, jak mówiłam już, zrobić sobie dowolną, aby była nieparzysta. Ja tym razem zrobię 5 oczek łańcuszka i robię to teraz z wami. 5 oczek. 1, 2, 3, 4, 5. Nawinięcie. Wyrobicie dowolną liczbę i oczywiście w raglanie drugim słupek. Dalej powtarzamy sytuację tutaj z początku naszego rzędu, czyli oczko łańcuszka, słupek na pierwszym słupku lewym raglanowym i dalej kontynuujemy pracę tak samo, jak to było do tej pory, czyli oczko, słupek, i tak dalej, i tak dalej. To samo proszę zrobić po drugiej stronie, tutaj w drugim raglanie, tyle że tutaj ja do was wrócę i pokażę jeszcze, jak połączyć koniec z początkiem. Także dochodzimy do tego momentu i widzimy się jeszcze raz. Kończę już ten pierwszy rząd tułowia i co ja tutaj mam? Mam ostatni słupek w raglanie, już w raglanie zrobiony. Tak to wygląda. I robię również pomiędzy końcem a początkiem 5 oczek łańcuszka, tak jak to robiłam po drugiej stronie. Oczywiście wy robicie tyle oczek, ile zrobiliście pod pierwszą pachą, to jest oczywiste. 1, 2, 3, 4, 5. I co robimy dalej? Dalej łączymy to oczkiem ścisłym, wbijając się w słupek, który jest na początku tego rzędu.
A więc wbijam się w słupek i mam już połączony ten pierwszy rząd. I co wam teraz powiem? Dalej ja muszę odciąć sobie nitkę, dlatego że już mam koniec tego koloru i nie mogę kontynuować tym kolorem dalej pracy w tułowiu, tylko muszę przejść do rękawków. No, to ja mam tutaj troszkę takich swoich problemów i swoich kolorowych komplikacji, ale będziemy za momencik kontynuować pracę, albo może inaczej, może ja jeszcze wam pokażę, a po prostu sobie to podpruję i zrobię nieco innym kolorem, bo te kombinacje widzę, że źle mi wyjdą. Dobra, to odwołuję, szybkie przemyślenie i robimy dalej. Drugi, następny rząd, czyli to będzie niejako rząd, to był rząd szósty, czyli niejako rząd siódmy, to będzie rząd samych słupków. Rozpoczynamy tak samo. Rozpoczynamy pracę od długiego oczka łańcuszka, nawinięcie na słupku słupek i oczywiście to oczko łańcuszka nie jest w ogóle brane pod uwagę. Co dalej? Dalej w każdym oczku, na każdym słupku słupek. A więc tu mam pierwsze oczko, wbijam się w dziurkę i przerabiam. Dalej przerabiam po kolei wszystko. Dochodzimy do naszego raglanu, do naszego łańcuszka, nie raglanu, pomyliłam się, do naszego następnego łańcuszka i powiem, co tam trzeba dalej zrobić. Doszłam do pierwszego łańcuszka, oczywiście tutaj przerabiamy w każdym oczku po jednym słupku. Ja polecam wbijać się nie tak pod jedną niteczkę, tylko złapać dwie niteczki, żeby nie wyciągały się te oczka pod wpływem ciężaru naszej bluzeczki, tuniki czy sukienki, bo jednak te pęczki troszkę ważą. One są całkiem ciężkie, te rzędy. Także tutaj po kolei robimy taką ilość słupków, jaką mamy ilość oczek. Ja mam dokładnie 5 oczek, więc 5 słupków. I co dalej? Dalej kontynuujemy pracę nad drugą stroną, tak jak to robiliśmy do tej pory. Widzimy się pod koniec tego rzędu i powiem, co dalej. Jestem już pod koniec tego, no, po staremu siódmego rzędu. I mój dylemat stał się faktem. Kolor mi się skończył, a chciałam, żeby jeszcze trochę żółtego było w rękawkach, jak będę je wam pokazywać. No ale troszkę bym sobie skomplikowała tutaj i utrudniła pokazywanie wam, dlatego trudno już zniosę to, co jest. I łączymy koniec z początkiem. To, co wam pokazuję, będziecie również przerabiać w rękawkach. Także to jest bardzo proste, bo łączymy każdy rząd po prostu oczkiem ścisłym. Wbijam się, tutaj oczywiście mam 5 słupków na łańcuszku. Wbijam się w pierwszy słupek, od którego zaczynaliśmy pracę i robię łączenie oczkiem ścisłym. Ze wzoru wynika nam, że następny rząd musimy zrobić rząd pęczków. Musimy zrobić po prostu pęczki. I jak to wygląda w okrążeniach? Ano bardzo prosto. W okrążeniach robimy pęczki. Rozpoczynamy podobnie od takiego długiego oczka łańcuszka. I tutaj, gdzie był pierwszy słupek, gdzie było łączenie rzędu oczkiem ścisłym, robimy pęczek składający się z 5 nawinięć. 2, 3, 4, 5. Przerabiam przed pętelką i przerabiam ostatecznie pierwszy pęczek gotowy. Następnie oczko łańcuszka i znów jeden słupek odstępu w następnym słupku.
kolejny pęczek. Tak, proszę przerobić cały rząd. 4, 5 nawinięć. I widzimy się pod koniec rzędu. 2, 3, 4, 5. Widzimy się pod koniec rzędu. Tam jeszcze pokażę Wam, jak poradzić sobie z zakończeniem rzędu. Także jak widzicie, u mnie teraz jest takie ostre przejście kolorystyczne, ale fajnie, że zadziało się to pod pachą, także no, teoretycznie nie będzie się tak to mocno rzucać w oczy. Także widzimy się pod koniec tego rzędu. Rozrysowałam Wam tutaj schemat połączenia rzędów, pracy nad naszym ajdowym wzorem w okrążeniach, bez raglanu, bo był ten wzór, gdzie on tutaj jest, był ten wzór z raglanem, o właśnie ten, a ten wzór macie tutaj rozrysowany. Oczywiście to jest ten sam wzór, tyle że myślę, że najbardziej Wam się przyda to miejsce tego rozpoczynania rzędu i kończenia rzędu, chociaż to jest bardzo proste i na pewno sobie poradzicie. I co teraz mieliście zrobić? Mieliście dokończyć rząd ósmy, czyli nasze pęczki. Na końcu oczywiście robimy oczko łańcuszka i łączymy się oczkiem ścisłym w pęczku. I powiem Wam szczerze, ja to już musiałam zrobić ze względu na te moje kolorystyczne wygibasy, które ja tutaj zastosowałam. Po prostu jakbym dalej robiła z Wami, ciągnęła ten kolor razem z Wami, to nie starczyłoby mi tego koloru na rękawek, na tą ozdobną rękawkową plisę, na to ozdobne wykończenie, bordiurę o bardziej, tak? Na jeden i drugi rękaw. Po prostu ja musiałam odciąć i musiałam zrobić ten jeden rękawek. Oczywiście drugi rękawek też Wam wszystko wytłumaczę. Tutaj, jak widzicie, trzeba było zrobić połączenie oczkiem ścisłym. Ja tego Wam nie pokażę, ale to jest bardzo proste. Robicie przed ostatnim słupku rzędu jeszcze pęczek, oczko łańcuszka i oczkiem ścisłym łączycie się w pierwszym pęczku. Następnie rząd dziewiąty, zgodnie z naszym wzorem, rozpoczynamy od jednego oczka łańcuszka i w każdym oczku, na każdym pęczku robimy słupki. Na każdym oczku, na każdym pęczku słupki. Ja mam ten początek tutaj. O, rozpoczynamy od oczka łańcuszka i słupek jeszcze na tym pęczku i później wszędzie słupki. Na końcu robimy jeszcze słupek tutaj w dziurce i łączymy się, wbijając w pierwszy słupek, oczywiście łączymy oczkiem ścisłym. I ja tutaj musiałam odciąć, żeby ten kolor starczył mi na dwa rękawki, żeby ta bluzka, no jako tako ona wyglądała i dawała się nosić. Teraz wrócę tutaj razem z Wami do pokazywania następnego, dziesiątego rzędu, czyli tego z podwójnymi reliefowymi słupkami, bo one są takie dosyć trudne. Tutaj będzie pewna modyfikacja, nie tak minimalnie inaczej niż w rzędzie tym z raglanem, niż właśnie w tych okrążeniach z raglanem, bo tutaj inaczej układa się ta bluzeczka, dlatego tutaj to Wam pokazuję razem ze mną. Także, no tak, ale teraz sekundka, poszukiwania szydełka numer 3 nastąpiły. Jeszcze tak, wracając do schematu, to schemat jest narysowany tak, jak wszystko tłumaczyłam, czyli kończyliśmy pracę w okrążeniach z raglanem na rzędzie 5 i dalej przeszłam z Wami przez te rzędy tutaj, 6, 7, 8. A teraz pokażę Wam rząd 10. No ten rząd 9 musicie dorobić samemu, ale to jest nie problem. Szydełko znalezione, więc biorę się do pracy. Jak widzicie tutaj, musimy zrobić
dwa oczka takie luźniejsze, dwa oczka łańcuszka rozpoczynające pracę. Było inaczej w tym pierwszym etapie naszej bluzeczki. Ja robię tak, żeby Wam było najwygodniej. Robię sobie pętelkę i dołączę tak, jakby to było kontynuacja rzędu. Także nie zwracajcie uwagi na tą moją niteczkę. Ja robię tak, abyście Wy kontynuowali niejako dalej pracę. Wy robicie tutaj dwa takie dłuższe oczka łańcuszka. Następnie dwa nawinięcia, ponieważ jest podwójny słupek. I oplatamy go na ten rozpoczynający rząd słupek i oczko. Razem ja to zawinęłam tak jeszcze na to oczko. Oplatamy, żeby to było wszystko tak fajnie złapane. A jak my to robimy? Robimy to wbijając się od tyłu. Zobaczcie. Wbijam się od tyłu jeszcze przed oczkiem i wychodzę za tym pierwszym słupkiem w ten sposób. Następnie, ja tutaj te niteczki oczywiście wszystkie pochowam, wyciągam taką dłuższą pętelkę, przerabiam przez dwa i ostatecznie przerabiam. Czekajcie, bo mi się coś tutaj pokićkało. Jeszcze raz. O, momencik. Przez dwa. O, drugiego nie złapałam tak jak trzeba. I dopiero ostatecznie przerabiam. Następnie oczko łańcuszka i podwójny reliefowy słupek. Oczko łańcuszka, omijamy jeden słupek i podwójny reliefowy. Czyli robimy to, co już przerabialiśmy tam. Może ja to zabiorę, żeby tak było nieco łatwiej. Czyli tak, ten słupek omijam i wbijam się od tyłu trzeci słupek, przez dwa. Następnie oczko łańcuszka, dwa nawinięcia, ten omijam i wbijam się od tyłu, przez dwa i tak dalej. I tak proszę przerobić cały rząd, ten dziesiąty do końca. Tutaj ten początek, no troszkę może Wam nastręczyć trudności, ponieważ może się zawijać ten podwójny słupek, a dalej już będzie łatwo. Także wracamy pod koniec dziesiątego rzędu i powiem Wam, jak go połączyć. Jestem już pod koniec dziesiątego rzędu. Zrobiłam ostatni podwójny słupek reliefowy. I tutaj jeszcze trzeba zrobić oczko łańcuszka. Oczywiście tutaj przed samym pierwszym rzędem, znaczy pierwszym słupkiem, musi być jeszcze odstęp słupkowy. O co mi chodzi? O, tutaj jeszcze musi być przed tym początkiem jeszcze jeden słupek, aby była dziurka. I teraz mam już zrobione oczko łańcuszka, ostatni podwójny słupek. Wbijam się, łącząc ten rząd w ten podwójny słupek i robię oczko ścisłe. Także no, te początki są, wydaje mi się, że nawet prostsze niż w tej pracy z raglanem. I co teraz my tu mamy? My znów powtarzamy bardzo łatwy schemat pracy, ponieważ powtarzamy w tym rzędzie 11, tak naprawdę powtarzamy rząd piąty czy tam siódmy, no mogę dopisać, że siódmy jest też o taki sam, no, długopis mi tutaj odmawia posłuszeństwa, ale ten rząd 11
to są po prostu same słupki. Rozpoczynamy pracą oczywiście od takiego długiego oczka łańcuszka, następnie w miejscu, gdzie jest łączenie rzędu na podwójnym reliefowym słupku, wykonujemy słupek i wszędzie, w każdej dziurce, w każdym słupku wykonujemy po jednym słupku. O, zobaczcie, jak mi się tutaj plączą te moje kordonki, także utrapienie mam straszne. Bardzo mi to spowalnia pracę i nie polecam. Po stokroć nie polecam. Lepiej kupić sobie już gotową włóczkę ombre. Ale tak to jest. Jeżeli chodzi o naszą pracę, jak to wygląda? Wy musicie ciągnąć ten schemat, powtarzając raport rzędu od 6 do 11. Czyli my już robimy tutaj rząd 11, w którym są same słupki. Później rząd 12 jest identyczny jak rząd 6. Także albo cofacie sobie filmik do rzędu 6, albo korzystacie ze schematu, który Wam tutaj wyrysowałam i wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja, najwygodniejsza. I tak w koło Macieja powtarzacie ten cały raport. Kończycie na dwóch dowolnych rzędach. Tak naprawdę możecie wybrać sobie dwa rzędy. Najważniejsze, aby to były rzędy, w których są... Tak, dobrze, czy ja Wam dobrze mówię? No, chyba Wam niedobrze mówię. Nie, kończymy na rzędzie szóstym. Tak, kończymy na rzędzie szóstym. Momencik, ja jeszcze Wam tutaj sprawdzę, gdzie jest moja ta Aida druga. Momencik, momencik. Tutaj mam ten. Ten, tak, kończymy na rzędzie szóstym, słuchajcie. Czyli musimy za każdym razem, jak już chcecie robić tą ozdobną bordiurę, to kończymy tutaj na rzędzie szóstym. Widzicie, no ja tego jakoś mi umknęło, teraz się przysłowiowo kapnęłam. Także kończymy wszyscy, jak chcecie już robić ozdobną tą, to wykończenie, to rząd szósty. I wydaje mi się, że z każdym rozmiarem trzeba powtórzyć o jeden więcej raport, niż ja to zrobiłam. Ja mam rozmiar, tak jak wiecie, S. I ja skończyłam na rzędzie, zrobiłam 19 rzędów. Licząc od tego rzędu pierwszego, który zaczęliśmy robić w okrążeniach, czyli od tego rzędu tak naprawdę... który był szóstym rzędem, to ja zrobiłam 19 rzędów. Powtarzałam te raporty i zrobiłam 19 rzędów. Jeśli chcecie zrobić rozmiar M na przykład, to robicie o jeszcze jeden raport, jeszcze tyle tych rzędów, powtarzacie i kończycie na rzędzie szóstym wtedy. To są te rzędy z słupek, oczko, słupek, oczko, słupek, oczko. Tak samo robicie, jeżeli chodzi o rękawy. Czyli tak, tutaj robicie 19 rzędów, kończycie na rzędzie szóstym, chyba że robicie większe rozmiary i powtarzacie, co rozmiar większy, to kolejny raport. Będziemy robić, za moment zaraz pokażę, jak zrobić wykończenie tej ozdobnej, tą ozdobną bordiurę. I to, co Wam pokażę, ja już Wam pokażę w rękawie. Dlatego, że ja dół tej bluzeczki, tej drugiej, którą ja robię, tej o, kolorowej, zrobię już sobie poza kamerą. A teraz Wam pokażę w rękawie. Jeżeli chodzi o rękawy, za momencik pokażę Wam, jak rozpocząć w tym takim nieco utrudnionym miejscu. Nieco utrudnionym, ponieważ my tutaj, jak wiecie, dodawaliśmy pod pachami oczka łańcuszka o nieparzystej liczbie, aby nam się tutaj wszystko zgadzało. I w przypadku innych rozmiarów też będzie się Wam zgadzać. W przypadku
przypadku innych rozmiarów też będzie się Wam to zgadzać, także ja za moment Wam to pokażę. A jeżeli chcecie zrobić ozdobne wykończenie, to właśnie tutaj będzie pokazane w rękawie, bo to jest dokładnie to samo wykończenie, które zrobicie na dole. Jeżeli chodzi o rękaw, to ja zrobiłam, licząc od tego pierwszego rzędu, który zaraz Wam pokażę, 31 rzędów i również, tak patrzę, nie, no tutaj właśnie, tutaj skończyłam tak wyjątkowo w rękawie na tym rzędzie 10, czyli tym rzędzie, coś mi się właśnie nie zgadzało, coś pamiętałam, że można to dowolnie robić. Skończyłam na tym rzędzie z podwójnymi, reliefowymi. Nie, no ja oszukuję Was. Ja cały czas Was oszukuję. Nie, nie słuchajcie. Skończcie na rzędzie 6. Tak dawno nie robiłam, bo mi dzieci chorowały, że już sama się poplątałam. Także kończycie na rzędzie 6. Tak samo w rękawie. I ja zrobiłam tych rzędów 31, u mnie to około 33 cm i dochodzą jeszcze 3 rzędy wykończeniowe, to około 4 cm. Tutaj dół u mnie to około 20 cm i plus jeszcze te 4 cm na wykończenie bordziury. Także mam nadzieję, że będzie to wszystko jasne. Tutaj w rękawie, jeżeli robicie długie rękawy, to oczywiście cofacie sobie albo filmik, albo korzystacie z tej rozpiski i powtarzacie dokładnie to samo. Powtarzacie raporty od 6 do 11, od 6 do 11 w kółko Macieja, aż kończycie na rzędzie 6. I wtedy wracacie do bordziury, którą za moment Wam pokażę. A jak rozpocząć rękawy? Oto jest pytanie. Jak rozpoczynamy rękaw? Ja muszę tutaj na razie rozłączyć się i przygotować wszystko do tego rozpoczynania rękawów, bo muszę znów odciąć niteczkę. Teraz przechodzimy do robienia rękawów. I to będzie kontynuacja pracy, taka sama w zasadzie, jak była praca nad naszym tułowiem. Także skończyliśmy rękaw na rzędzie 5 i będziemy pracować niejako dalej rzędem 6. I zobaczcie, co ja tutaj wymyśliłam. Ja stwierdziłam, że ta bluzeczka będzie na krótki rękaw i będzie ona miała taki przedłużony rękawek tylko tą bordiurą. Zrobiłam 6 rząd i od razu bordiurę, bo tak jak Wam mówiłam, już to jest informacja stuprocentowa. Tak jak Wam mówiłam, bordiurę robimy na rzędzie 6, tak jak tutaj widzicie. Także ja tylko zrobiłam rząd 6 i od razu bordiurę, ale Wy, jeśli chcecie długi rękaw, kontynuujecie dalej. 7, 8 i tak dalej, powtarzacie ten raport co trzeba. Niezależnie od tego, jaką długość rękawka robicie, wszyscy rozpoczynamy pracę tak samo. Trzeba będzie dodać nową niteczkę i zrobić po prostu rząd 6. I cóż ja Wam tutaj mogę polecić? Poszukajcie miejsca, gdzie było łączenie raglanu. Tutaj nie ma łączenia u mnie, tu nie ma łączenia, więc mam po drugiej stronie, to jest mój tył. Tu mam łączenie i tu właśnie powinniście dodać się w tym miejscu łączenia, bo to jest nasz tył. To łączenie tak minimalnie jest widoczne, minimalnie, i to będzie nasz tył. I Wy wbijacie się dokładnie w ten raglanowy, lewy, raglanowy, lewy słupek. Tutaj będziemy robić rząd 6, rozpoczniemy tutaj pracę od słupka. Ja natomiast muszę zrobić również na tyle, zobaczcie co ja zrobiłam. Tutaj jest mój tył,
I ja wam kazałam tutaj na lewym słupku z tyłu. Przechodzę tutaj po drugiej stronie. Mam raglan. Mój łańcuszek tak jakby u góry. I również na lewym słupku będę pracować teraz, dodawać kolejny rząd, szósty. Czyli na tym lewym raglanowym słupku. Tutaj rozpoczniemy pracę i to samo zrobimy po drugiej stronie. I ja już zbliżam się, przybliżam, żeby to było tak bardziej widoczne. Ja już zrobiłam swoją pętelkę i ja wykorzystam tutaj taki myk, który mam nadzieję wam się spodoba, może będzie takim maleńkim ułatwieniem, a może nie, może po prostu zróbcie jak uważacie. Proszę zrobić nawinięcie w taki sposób. Przytrzymujemy palcem to nawinięcie i dokładnie wbijamy się w miejsce, w którym jest ten lewy, zarówno czy z tej strony, czy z drugiej. Robicie tak samo. Wszyscy robimy tak samo. Wbijamy się i tak niejako w powietrzu. Ja tutaj tą niteczkę trzymam, żeby ona mi nie uciekała, tą niteczkę, która jest końcówką. Żeby ona mi nie uciekała. I ja tutaj tak w powietrzu wykonuję słupek. Od razu już bez zbędnych oczek łańcuszka, po prostu słupek i rozpoczynam pracę, kontynuuję dalej. Jak kontynuuję? Skoro to jest szósty rząd, to po prostu trzeba zrobić słupek, oczko, słupek, oczko, słupek, oczko. I wszystko by było prościutkie, dopóki nie natrafimy na miejsce, właśnie jak już dojdziemy naokoło, na te nasze oczka łańcuszka. Tam do was wrócę, także robimy słupek, oczko, oczko łańcuszka i zgodnie ze wzorem następny słupek, oczko i słupek, oczko, zgodnie ze wzorem, z rozpiską rzędu szóstego. Proszę tak przerobić aż do miejsca, w którym pojawi się taki moment, że słupek będzie leżał. Tutaj do was wracam i pokazuję co i jak. Przeszłam prawie cały rękaw naokoło i już dochodzę do tego miejsca tutaj, gdzie jest raglan i jest taki słupek położony. Dalej są nasze oczka łańcuszka. Robię jeszcze oczko i słupek na prawym słupku raglanowym. Tutaj jest dziurka, a ja robię jeszcze na prawym słupku raglanowym. Tak robimy wszyscy. Następnie oczko łańcuszka i słupek robimy na tym leżącym słupku przed łańcuszkiem. Nie w dziurce raglanu, tylko pod tym leżącym słupkiem. Następnie oczko łańcuszka i pierwszy słupek na naszym łańcuszku będzie w pierwszym oczku tego łańcuszka. Tutaj się nie pomylcie, żeby to nie było oczko raglanowe jeszcze. Nie, na pierwszym oczku łańcuszka. I co my tutaj mamy? My już tutaj mamy zrobiony rząd słupków, który tak jakby zabrał nam oczka łańcuszka. Nie możemy zrobić czegoś takiego, że wbijamy się i robimy tylko pod jedną pętelkę tych oczek, ponieważ te oczka wtedy się wyciągną. Jest to dosyć ciężki wzór na skutek przerabiania tych wszystkich pęczków, dlatego rękawy mogą się tutaj brzydko wyciągnąć, a tego nie chcemy. Co ja robiłam? Ja wbijałam się w słupek, tak niejako w słupek, nie w oczka, tylko w ten pierwszy słupek, który jest zrobiony na pierwszym oczku łańcuszka. Po prostu wbiłam się pomiędzy te pętelki i tutaj będzie wtedy bardzo stabilnie i tutaj wykonałam pierwszy słupek. Następnie oczko łańcuszka i postępujemy zgodnie ze wzorem. Ten słupek omijamy i tutaj
Również wbijam się w słupek, żeby to było naprawdę solidnie zrobione. Oczko łańcuszka i wykonujemy już na ostatnim słupku łańcuszka. Jeżeli tak macie, to znaczy, że u Was jest wszystko dobrze, wszystko zgodnie ze wzorem. Na ostatnim słupku łańcuszka, momencik, bo mi się moje splątanki porobiły. I co dalej? Dalej oczko łańcuszka i znów przerabiamy na leżącym słupku ostatni słupek w tym rzędzie. I tak powinien wyglądać pierwszy rząd rękawka, ten szósty rząd. Następnie robimy oczko łańcuszka i łączymy go oczywiście wbijając się w pierwszy słupek. Żeby było Wam łatwiej, można naciągnąć sobie tą nitkę i wbijamy się w słupek. Oczko ścisłe i kontynuujemy dalej pracę w zależności od tego, jaki chcecie mieć rękaw. Jeżeli chcecie mieć długi rękaw, powtarzam, powtórzeń nigdy nie za wiele, robicie rząd dalej siódmy, 8, 9, 10, 11 i znów 6, 7, 8, 9, 10, 11 i tak w koło Macieja robicie, kończycie na rzędzie szóstym. Ja, jak już mówiłam, będę teraz robić bordiurę. Ja już mam rząd szósty i ja teraz będę robić bordiurę. Widzicie, nie rozrysowałam Wam schematu bordiury. Dobrze, postaram się zaraz rozrysować, chociaż mogę... Nie, dobra. Zrobimy tą bordiurę, a schemat rozrysuję Wam też oczywiście i będzie na początku filmu, bo w tym momencie mi się zapomniało, że go trzeba. Tutaj też będą pewne modyfikacje i pewne kombinacje. Także wszyscy, którzy chcecie zrobić ozdobną bordiurę na dole czy w rękawkach, robicie wszyscy to samo. Kończymy na rzędzie szóstym i robimy tak, jak ja teraz tutaj pokazuję. Wykonujemy taki długi... długie oczko łańcuszka, następnie nawinięcie i na słupku, który był tutaj pierwszym słupkiem w rzędzie pod spodem, opleciemy się słupkiem reliefowym wkłuwanym od przodu. Czyli zobaczcie, co ja wykonuję. Wkłuwam się od przodu przed słupkiem, idę do tyłu, wychodzę za nim i mam do wyciągnięcia niteczkę, przerabiam słupek. W chuście było nieco inaczej, tam były półsłupki reliefowe, ale stwierdziłam, żeby to się ładniej układało, będzie słupek. Ja pewne takie modyfikacje powprowadzałam, także żeby to jeszcze lepiej się układało wszystko. Następnie robimy pęczki. Ja Wam tutaj pokażę, jak to te pęczki we wzorze będą wyglądać, ale później narysuję ten wzór już tak właściwie. Pęczek, oj, w dziurce jednej, zaraz Wam powiem w której, zaraz od razu za reliefowym słupkiem, tu był półsłupek, będzie pęczek, trzy oczka, pęczek. I już zabieramy się za te pęczki. Każdy pęczek będzie wykonany w drugiej dziurce od słupka, czyli nie robimy tu w tej pierwszej, a w drugiej, tutaj. Pierwszy pęczek składający się z pięciu nawinięć. 2, 3, 4, 5. Przerabiam. Następnie 3 oczka i kolejny pęczek w tym samym miejscu. Raz, 2, 3, 4, 5. I przerabiam.
co dalej? Omijamy tą jedną dziurkę i na następnym słupku, czyli tym zaraz za dziurką, przerabiamy znów reliefowy słupek. Czyli ten, zobaczcie w którym miejscu jestem, ten oplatamy reliefem wkuwanym od przodu, słupkiem reliefowym wkuwanym od przodu. Zobaczcie jak to wygląda. Na ten jeden motyw składają nam się cztery słupki. Mamy tutaj trzy dziurki i tak to będzie wyglądać do końca tego rzędu. Ale jeszcze raz Wam to pokażę. Za słupkiem w drugiej dziurce od tego słupka, w drugiej dziurce nasz motyw pęczkowy, 2, 3, 4, 5. Trzy oczka, znów motyw pęczkowy w tym samym miejscu. I już to mam zrobione. Następnie za tą dziurką przerabiamy relief na słupku wkuwany od przodu. I tak proszę przerobić do końca tego rzędu. Pod koniec rzędu mogą wyjść Wam pewne niespodzianki. Może Wam się nie zgadzać liczba tych dziurek, tych słupków, ponieważ możecie mieć zupełnie inne rozmiary niż ja. I wtedy pokażę, jak tam pokombinować, żeby to się udało wszystko spiąć. Także przerabiamy ten rząd do końca. I właśnie taka sytuacja nastąpiła, że nie zgadza się u mnie liczba tych dziurek i słupków, żeby ładnie zamknąć rząd. I bardzo dobrze, bo no być może będziecie mieć taką sytuację jak ja. Co tutaj trzeba wykombinować? Tutaj trzeba zrobić nieco ciaśniej. I ja zrobię tak, że już Wam pokazuję. Na razie będzie normalnie. Na razie zrobimy w drugiej dziurce kolejny motyw bąbelkowy, pęczkowy, czyli rozpoczynam. Pierwszy bąbelek, trzy oczka, drugi. I normalnie powinnam zrobić w tym miejscu reliefowy słupek, ale go nie zrobię, dlatego że tutaj będzie dziurka taka nie wiadomo do czego. Następnie na tym słupku, który przynależy do tego motywu bąbelkowego, po prostu zrobię relief. O właśnie. I będzie taki ściaśniony motyw. Co dalej? Dalej mam tylko dwie dziurki tutaj i robię to samo. Tu mam pierwszy słupek, od którego rozpoczynałam pracę nad tym rzędem i wbijam się w drugą dziurkę i powtarzam ten schemat. 2, 3, 4, 5. I jeśli Wy macie taką sytuację, to też po prostu trzeba tam pościaśniać trzy oczka i będzie to bardzo, bardzo przyzwoicie wyglądać, ponieważ to jest pod pachami i naprawdę tego nie będzie widać. A ja nie starałam się rozliczać idealnie pod ten wzór, ponieważ musiałabym dalej większe kombinacje we wzorze tworzyć, a już naprawdę nie chciałam tego. Co my tutaj mamy? Drugi pęczek i łączymy się oczkiem ścisłym od razu w miejscu, w którym jest ten pierwszy reliefowy słupek. A więc oczkiem ścisłym łączę. Co dalej? Drugi rząd będzie dość podobny. Zwiększy się tylko jeden pęczek tutaj w motywie, a rozpoczynamy tak samo. Oczko łańcuszka, nawinięcie
i reliefowy słupek wkuwany od przodu już od razu na tym słupku. I ja oplatam jeszcze sobie to miejsce, gdzie było oczko łańcuszka. Wyciągam, przerabiam przez dwa. Pierwszy reliefowy słupek zrobiony. Następnie w dziurce pod trzema oczkami łańcuszka wykonujemy, pokażę Wam to we wzorze, jak to wygląda. Wykonujemy słupek, dwa oczka. Słupek, co ja mówię? Pęczek, dwa oczka. Pęczek, dwa oczka i jeszcze jeden pęczek. Także przerabiamy. Pierwszy pęczek. Dwa oczka. Drugi. Znów dwa oczka i jeszcze trzeci musi się tu zmieścić. Dwa, trzy, cztery, pięć. Przerabiamy. Następnie słupek reliefowy na słupku reliefowym. A więc nawinięcie. Od przodu wkuwam się i oplatam, tak samo jak w rzędzie pod spodem. Tak proszę przerobić do końca rzędu. Pod koniec w każdym właśnie tym motywie po trzy słupki oddzielone dwoma oczkami łańcuszka, no i relief na reliefie. Przerabiamy tak i łączymy oczkiem ścisłym, także proszę tak przerobić. I ja już rozpocznę pracę nad trzecim rzędem. Ostatnim, wykończeniowym, w którym będzie jeszcze więcej pęczków. Jestem już pod koniec tego drugiego rzędu. Wbijam się w słupek ten reliefowy i łączę oczkiem ścisłym. Dokładnie tak samo będzie wyglądać łączenie w następnym, ostatnim rzędzie, którego ja już Wam nie pokażę, ponieważ muszę iść zjeść śniadanie, a film i tak będzie kompletny. Także teraz ostatni rząd robię Wam na głodniaka. Pokazuję bardzo proste powtórzenie tego wzoru. Po prostu będziemy robić 4 pęczki, w każdej dziurce po 2 pęczki, oddzielone dwoma oczkami łańcuszka. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o schemat. Pęczek, dwa oczka, pęczek, dwa oczka, pęczek, dwa oczka, pęczek. I łączenie jest dokładnie takie samo jak przed chwilką, ale jeszcze, żeby tutaj było wszystko jasne, wszystko pokazane, to długie oczko łańcuszka, pęczek, oplatamy ten taki pogrubiony słupek reliefowy. Następnie w pierwszej dziurce wykonujemy pęczek, dwa oczka, mi się skończył kolor niebieski, bardziej ten turkusowy, dołączyłam niteczkę i na nią nie zwracajcie uwagi, o, momencik, złapię ją, żeby mi nie przeszkadzała, o. I dalej, znów w tej samej dziurce pęczek, następnie dwa oczka łańcuszka odstępu i powtarzamy to, co przed chwilką, czyli pęczek, dwa oczka, pęczek. Coś mi się tu mocno poplątało, ale
jakoś z tego wybrnę, to powtarzacie w każdym tym motywie pęczkowym i oczywiście za ostatnim, czwartym pęczkiem robimy od razu, bez żadnych oczek, od razu relief. O właśnie, i na samym końcu oczywiście to łączenie, tak jak pod spodem. I słuchajcie, koniec. Gotowa jest Aida. Koniecznie, koniecznie chwalcie się, co tam wam powychodziło, jak wyglądają wasze. Ja oczywiście będę dalej kontynuować pracę nad dołem mojej bluzeczki i wszystko będę pokazywać na Instagramach, Facebookach i tak dalej, i tak dalej. Także wy również chwalcie się, gdzie tylko tam można. Koniecznie pokazujcie wasze modyfikacje, czy powstała sukienka, czy bluzka na krótki, czy na długi rękaw. Nie ma to znaczenia. Aha, jeszcze jedna informacja. Byłabym zapomniała. Ja postanowiłam zrobić dodatkowy łańcuszek. To są po prostu zwykłe oczka łańcuszka. Dokładnie, gdzie ja mam tutaj tą kokardkę? Znowu nie mogę jej znaleźć, ona się schowała. Zobaczcie. Przeplecione w rękawku przez te podwójne słupki reliefowe. Te przedłużone słupki reliefowe. Ja tutaj przeplotłam przez dwa oczka. Tak o, po prostu jak fastrygę. I mój łańcuszek miał 80 oczek. Myślę, że przy większych rozmiarach trzeba zrobić tych oczek 90, 100 nawet. No bo tutaj wiadomo, nadgarstek też będzie nieco szerszy. Ja mam bardzo wąziutkie, więc u mnie 80 oczek, przepraszam, na taką malutką kokardkę wystarczyło. Możecie zrobić 90, jeśli macie tyle włóczki, też będzie nawet jeszcze wygodniej. Także tak to wygląda. Oczywiście, jeśli lubicie takie szerokie rękawki, może być bez tego łańcuszka. Także to już koniec. Idę na śniadanie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do następnego filmu.